Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. O przebaczeniu. Zobacz Mateusza 21, rozdział 18, werset 21-22. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mamy odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadano ci do 7 razy, lecz do 77 razy. W poprzedniej lekcji mówiliśmy o Jezusie jako ucieleśnieniu przebaczenia. Wrócimy do tego tematu w tej lekcji, jednak tym razem po to, by zmierzyć się z pytaniem, czy stwierdzenia Chrystusa o przebaczeniu, na przykład w tekście biblijnym wskazanym powyżej, są tak proste, jak nam się czasem wydaje. Zastanów się nad Mateuszem, rozdział 18, werset 21-22. Jakiego rodzaju krzywdy Jezus miał na myśli, wypowiadając te słowa? Jak mamy odnieść te słowa Chrystusa do przypadku wielokrotnie powtarzającej się przemocy seksualnej czy fizycznej, do jakiej nierzadko dochodzi w rodzinach patologicznych? Czy mistrz miał tu na myśli wszystkie możliwe krzywdy, na przykład takie jak zamordowanie ciężarnej kobiety, otwarcie jej łona i kradzież jej nienarodzonego dziecka, co w rzeczywistości wydarzyło się w grudniu 2004 roku w miejscowości Malvern w amerykańskim stanie Kansas? Czy możliwe jest, że Jezus, mówiąc do zwykłych ludzi o zwykłych urazach, błędach i krzywdach, jakich doświadczamy na co dzień w kontaktach z innymi, podał przykazanie, które nie obejmuje złożonych i ponurych przypadków kryminalnych przestępstw? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Znana w środkach masowego przekazu jako dziewczyna 10 przybyła do chicagowskiego sądu na wózku inwalidzkim. Ta 13-latka, poruszając głową i mrugając oczami, zeznawała jako ofiara ataku z 1997 roku, skutek którego doznała ciężkiego, trwałego kalectwa. Była trzecim świadkiem w procesie 29-letniego Patryka Sykesa, oskarżonego o zgwałcenie jej, pobicie i wlanie jej do gardła trucizny na karaluchy. Czy Jezus prosi ofiary takich potwornych czynów, by przebaczały aż do 7 razy? Czy twierdzi, że Bóg nie odpuści grzechów tym, którzy nie znajdą w sobie dość siły, by przebaczyć potworom w ludzkiej skórze dopuszczającym się takich odrażających czynów? Nie chodzi o to, że nie powinniśmy przebaczać, a raczej o to, czy nie nadużywamy łaskawej rady Pana, gdy usiłujemy ją odnieść do tego rodzaju potworności przechodzących ludzkie pojęcie. Rozważając powyższą kwestię, nie zapominaj słów Jezusa wypowiedzianych podczas ukrzyżowania: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Łukasz 23:34. Jeśli Syn Człowieczy prosił Boga, by przebaczył tym, którzy Go ukrzyżowali, kogo miał na myśli? Rzymskich żołnierzy, Kajfasza, Piłata, Heroda, arcykapłanów i członków Sanhedrynu? To czy mamy także nie powinniśmy przebaczyć każdemu, kto w jakiś sposób nas skrzywdził? Przedstaw swoje przemyślenia w klasie. Dziękuję.